Witam. Dzisiaj przeanalizujemy sobie walkę pomiędzy Tobiramą a Kisame. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka oraz wielkie dzięki wspierającym za wszystkie pieniążki, które na mnie zmarnowaliście. Na początek tylko powiem, że pomysł na ten odcinek podsunął mi jeden z widzów, za co dzięki. Ogólnie to obydwóch panów strasznie szanuję, dlatego tak naprawdę będzie mi ciężko stanąć po którejś ze stron, ale dosyć gadania, przejdźmy do konkretów. Tak więc jak zwykle najpierw prześledzimy każdy etap życia i jednego i drugiego, ale zanim to jeszcze chwilkę o otoczeniu. Otóż z racji takiej, że obydwaj specjalizują się w wodnych technikach, to nie ma to większego znaczenia moim zdaniem. Dodatkowo Tobirama, jak i Kisame są w stanie z takiego lasu zrobić po prostu czystkę w mgnieniu oka. Także tą kwestię uważam za całkowicie niewartą uwagi. I tak jak o dzieciach niewiele wiadomo, ale garść informacji się znajdzie, co da nam jakiś pogląd na ewentualną walkę. Tobirama, można powiedzieć, urodził się na wojnie i przez całe swoje dzieciństwo w niej walczył. Zapewne nabrał tam sporego doświadczenia, a to, że przeżył, daje również do myślenia. O Kisame jako dziecku w sumie nie wiemy nic, ale to tak zupełnie nic. Ale czego możemy się domyślać, to, że nie musiał się jakoś strasznie wyróżniać, skoro od początku jego historii, którą znamy, pracował dla Fugukiego. Dopiero po tym fakcie dostajemy znacznie więcej informacji, a z racji, że jest ich brak, w tym momencie nie chcę stawiać jakiejś jednoznacznej opinii. Jednak jeśli już bym musiał wybierać, wybrałbym Tobiramę. Z pewnością był wprawionym ninja, skoro wiecznie walczył. Następnie porównałbym chyba Kisame z Akatsuki i Tobiramą nieco starszym jeszcze zza czasów wojny. Tutaj już Hoshigaki mógłby napsuć krwi członkowi klanu Senju. Wiadomo, Kisame przez całego Shippudena pokazywał różne rzeczy i stopniowo coraz lepsze, aczkolwiek mamy tak mało informacji o jego przeciwniku w tamtym czasie, że ciężko spekulować. Tak więc moim zdaniem Tobirama na wojnie, choć strasznie doświadczony, tak z treningiem mogło być już trudniej. Już wtedy używał Hirashin no Jutsu, ale wychodzi na to, że strasznie go to męczyło. Był dzięki temu w stanie pokonać Izune, jednak mimo wszystko uważam, że Kisame był w Akatsuki znacznie bardziej doświadczony niż brat Madary. Dodatkowo nie możemy zapominać, że był nazywany ogoniastą bestią bez ogona, dlatego że miał tak ogromne pokłady czakry. Też władał mieczem jak Tobirama, tyle że chyba jednym z lepszych, o ile nie najlepszym jakikolwiek istniał, same Hadą. Nie umniejszam tutaj siły przyszłego Hokage, broń Boże, uważam go za świetnego shinobi, bardzo ponadprzeciętnego, z tym, że jego przeciwnik też taki był. Jeśli miałbym oceniać tutaj, mógłby wygrać i jeden i drugi. Dokładniejszą analizę zamierzam przeprowadzić w kolejnym przykładzie. Tak więc sytuacja, w której możemy najwięcej powiedzieć. Tobirama jako drugi Hokage versus Kisame w Akatsuki w jego najlepszych czasach. Zaczniemy od ich najsilniejszych jutsu, jeśli o to chodzi, to obydwaj najlepiej władali wodą, co chyba nikogo nie dziwi. Myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać, najpewniej jutsu, które potrafiłby wykonać Tobirama, potrafiłby również wykonać i Kisame, a że i jeden i drugi używali wody, to nie widzę tutaj jakichś wielkich game changerów, które mogłyby zmienić jakoś przebieg walki. Co do walki na miecze, tutaj już sytuacja jest inna. Po pierwsze, Tobirama walczył głównie za pomocą najzwyklejszego miecza. Tymczasem, jak już wspomniałem, Kisame używał znacznie lepszego oręża, którym jest same Hada. Żywy miecz, który jest w stanie absorbować czakr przeciwnika, więc daje to pole do popisu Kisame. Dzięki właśnie temu ma on potężną wytrzymałość, jednocześnie odbierając siły swojemu rywalowi. Tobirama czasem walczył za pomocą miecza Boga Piorunów, choć nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć go w jego rękach, to można się domyślać, że był znacznie lepszy niż zwykły miecz. Tym bardziej, że pioruny to efektywna broń przeciwko wodzie. Zależy po prostu, jak i jeden i drugi walczyliby na miecze, jeśli o to chodzi, stawiałbym jednak na Kisame. Jeśli chodzi natomiast o sprawność fizyczną, to po pierwsze wychodzi na to, że Kisame był znacznie bardziej wytrzymały na ataki niż Tobirama. Tak na przykład był w stanie przeżyć lariat Killera B, który użył do tego czakry swojej ogoniastej bestii. A jeśli mówimy już o szybkości, to też jest niczego sobie. Niejednokrotnie był w stanie rywalizować z mistrzem taijutsu, Gajem, czy nawet z niektórymi technikami Killera, które też nie należały do najwolniejszych.
ale mimo wszystko nie sądzę, by miał na tyle tej sprawności fizycznej, żeby przeciwdziałać takim technikom jak Hirashin no Jutsu. Tym bardziej, że często one polegały na podstępie, a Tobirama w tamtym czasie był nazywany najszybszym shinobi. W dodatku jego kontrola czakry była na tyle potężna, że potrafił wykonywać pieczęcie jedną ręką. Inteligencja. To, co narutardy lubią najbardziej. Tutaj bezkonkurencyjnie wygrywa Tobirama. Bez dwóch zdań. Po pierwsze, był genialnym analitykiem. Analizował każdy aspekt bitwy. Od strategii do technik, po słabości przeciwnika. Po drugie, często manipulował wrogiem, udając, że jest na przegranej pozycji tylko po to, żeby wyprowadzić niespodziewany atak, gdy przeciwnik stracił czujność. Po trzecie, miał naprawdę rozległą wiedzę na wszelkie tematy z dziedziny walki, jutsu itp. No i nie zapominajmy cały czas o doświadczeniu, jakie posiadał z wiecznej walki na wojnie. Wymyślił naprawdę masę technik i potrafił być bezwzględny. Kisame również nie był głupi i również nie oszczędzał nikogo, w tym też siebie, no ale co tu dużo mówić, nie miał podejścia do takiego geniuszu, jakim był Tobirama. Ostatni aspekt to genjutsu. Jak dobrze wiemy, Kisame nie był najlepszy w tych sprawach. Został chociażby bezproblemowo złapany w genjutsu przez Itachiego i choć Tobirama nie jest Itachim, to również był mocny w genjutsu. Był nawet w stanie złapać w nie Hiruzena, który miał nie lada problem, żeby się z niego wydostać. Tutaj Kisame mógłby nieźle dostać po tej swojej niebieskiej dupie. Podsumowując ten krótki odcinek, według mnie w dużej większości wygrałby Tobirama. To za sprawą tego, że posiadał on bardzo rozległą wiedzę na wszelakie tematy. Dodatkowo miał bardzo długie doświadczenie w walce i tak jak jego przeciwnik był bezwzględny. Jeśli mieliby walczyć na miecze, to tutaj mógłby być problem, a jednocześnie uważam, że Tobirama nie dałby się w tą walkę wciągnąć, wiedząc, co może go czekać. No i jeszcze genjutsu, które jest problematyczne dla Kisame. I nie, to nie oznacza, że Kisame nie miałby żadnych szans. Jak najbardziej mogłoby to być tak, że nawet on by wygrał. Jednak większość wskazuje na to, że drugi Hokage był pod wieloma względami znacznie lepszy. A wy jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też na mojego Discorda i fanpage'a. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!